Tak jak mówiłem, bardzo Państwa zachęcam, gdyby były jakieś pytania, to ja już teraz stwarzam taką możliwość, żeby nie było, że ta rozmowa się dotyczy tylko między nami, gdyby takie pytanie się jakieś pojawiło. Trochę mi wydaje się, że może być kiepsko z przekazaniem mikrofonu. Ale będziemy powtarzać, o czym pan. Ale będziemy powtarzać. Ale pani jest blisko, więc pani na pewno. Chciałam zapytać pana, dlaczego wobec tego ugrupowanie PiS-u, które mieni się taką chrześcijańskim światopoglądem, w taki właśnie sposób podchodzi do uchodźców? Nie umiem pani odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem rzecznikiem PiS-u. Natomiast i mówiąc szczerze, też nie mam takich planów na swoją karierę tak zwaną. Natomiast myślę, że bardzo dobrze się w tej sprawie wypowiedział niedawno Episkopat Polski, który powiedział bardzo wyraźnie, że program żadnej partii politycznej nie jest programem Kościoła i program Kościoła nie jest programem żadnej partii politycznej. To jest nawet można powiedzieć wewnętrzna sprzeczność, dlatego że partia to jest część, jakby to od tego słowa pochodzi, natomiast Kościół jest powszechny. Nie można być jednocześnie częściowym i powszechnym. Więc można doszukiwać się sensownych rzeczy, jak również bezsensownych w programach i wypowiedziach polityków wszystkich partii. Pytanie, jak każdy z nas w sumieniu to zmierzy. Ja też unikam jakichś takich bardzo jasnych sporów czy wchodzenia w debatę polityczną, dlatego że wiem, ile ona w Polsce krwi kosztowała. I wiem, jak ten kompletnie niezrozumiały dla moich znajomych, na przykład z innych części świata, spór między PO i PiS-em, jak on strasznie zniszczył nasze stosunki, nasze relacje. Ja nie wiem do końca, czy bardziej to był skutek czy przyczyna. Mam wrażenie, że to jest jednak coś, to jest czubek góry lodowej, która gdzieś tam pod spodem była. Natomiast no to jest chore. To znaczy, to są dwie partie, można powiedzieć, centrowe gdzieś tam, o różnych akcentach, natomiast spór między nimi jest taki, jak pomiędzy jakiś Armagedon, to znaczy między dobrym a złem, tak, gdzie jedni drugich projektują. To, co słyszałem z ust wypowiedzi wielu partii, nie tylko PiS-u, a co traktowało problemy uchodźców, jest poglądem, z którym stanowczo się nie zgadzam. I to też jasno mówię, mam wrażenie, że on jest instrumentalnie rozgrywany i celowo odklejany od faktów, bo fakty są takie, że my mamy w Polsce w 37-milionowym kraju, z którego 2 miliony ludzi to imigranci ekonomiczni albo inni żyjący gdzieś na świecie, w 37-milionowym kraju mamy w ciągu 2 lat przyjąć około chyba 10 tysięcy ludzi. O takiej skali rozmawiamy i to bardzo przejrzanych, ze wstępną selekcją w obozach uchodźców jeszcze na Bliskim Wschodzie, z całym programem, który państwo oferuje, jeszcze jest dodatkowo opłacany przez Unię Europejską. Znaczy, to jest po prostu mikroskala, na której my się możemy nauczyć bardzo wielu rzeczy. Natomiast politycy w Polsce przyzwyczaili mnie do tego, że jeżeli tylko złapią coś, co nadaje się do emocjonalnego kręcenia i dmuchania, jakąś żabę, którą mogą nadmuchać i zrobić z niej potwora, to natychmiast to zrobią, niezależnie od tego, z jakiej frakcji pochodzą. Ja po prostu, wie pani, im dłużej, może to niepopularne, ale im dłużej to obserwuję, tym bardziej się staję apolityczny, w tym sensie, że w ogóle mi się nie chce na nich patrzeć ani ich słuchać, bo to jest... Wie pani, to mój kolega, może to jest trochę nie na miejscu porównanie, ale... Mój kolega poeta, tak już nieżyjący z Białegostoku, który mnie gdzieś tam intelektualnie też formował, o takich sytuacjach mówił, że są jak oglądanie Beatrycze przez ginekologa. Być może pożyteczne, ale nic nieznaczące. Tak? To znaczy, że tu nie ma, że tu nie ma po prostu nic gęstego. To znaczy, to jest wyłącznie pic na wodę. Moje pytanie było tylko zadane w kontekście wyborów i uzurpowania sobie prawa ewentualnie do tworzenia. Ale wie pani, tylko że jest mnóstwo polityków, którzy zawsze tak jest, przy każdych wyborach, i to nie jest dziwne, że politycy pakują się z transparentami do kościołów, dlatego że kościół to jest miejsce, gdzie gromadzą się ludzie, a więc wyborcy. Politycy przed wyborami wykonują swój taniec godowy we wszystkich miejscach, gdzie gromadzą się ludzie. To jest ten moment ich tarła, tak? gdzie oni wydają się najbardziej atrakcyjni, prawda, cudowni, współczujący. Ile chcesz? 2 miliardy? Proszę bardzo. Po prostu, żeby dzieci nie chorowały, proszę bardzo, tak? Partia Nowoczesnych Biznesmenów, przestańcie być biedni, nie będziecie biedni, tak? Po prostu wszyscy będą bogaci.
To jest nawet aż śmieszne miejscami, bo człowiek wie, że no to jest, my ich zatrudniamy, tak? Natomiast oni są aktywni tylko w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, raz na 4 lata, prawda? I oni wtedy no, robią po prostu wszystko, a później do bufetu po prostu, gdzie tam sobie... Ja mam bardzo złe zdanie o klasie politycznej w Polsce i tego nie kryję. Myślę, że to jest bardzo niedojrzała klasa polityczna, no ale to jest osobna kwestia. Natomiast episkopat polski powiedział jasno i bardzo dobrze, że to powiedział. Nie ma partii chrześcijańskich w Polsce, czy katolickich nie ma partii w Polsce i Kościół katolicki też nie jest partią. I bardzo dobrze zrobił to przed tymi wyborami. Tak, wróciłbym jeszcze do tego, bo wróciłbym tak do tematu tego naszego spotkania, to znaczy do tego złego świata dobrych ludzi. Wspomniałeś o Afryce. Mam i myślę, że to może być takie pytanie, które tutaj na sali może być nie wprost powiedziane. No nie wszyscy nazywają się Szymon Hołownia. Tak, to prawda, rzeczywiście. Ale jak to? Tak. Nie wszyscy mają takie możliwości też tak, zarabiania pieniędzy, takiego szerokiego dotarcia, nie wiem, do sponsorów. I mogą powiedzieć, no tak, no ale jak ja mogę pomóc komuś, kto jest potrzebujący? Masz też, mówiłeś o tych doświadczeniach watykańskich, no nie każdy z nas ma taką możliwość, nie, spotkania papieża Franciszka, albo włączenia się bezpośrednio w to, co on robi. I może być, no ale to co ja, tak? Co mogę robić ja? Wiesz co, znaczy tak... I może nie wszyscy chcą przeczytać może książkę, ale może akurat tak, może chcą przeczytać. Bardzo ciekawa, dużo ilustracji. A, no to świetnie. Wiesz, no, po pierwsze to oczywiście tego nie powiedziałeś, natomiast czasami to, co powiedziałeś, formułowane jest w takiej poetyce zarzutu, prawda? No tak, no panu to jest łatwo. Ja mówię, no to bardzo mam przepraszać za to, że mogę to zrobić. No staram się robić to, co mogę zrobić. Natomiast co państwo mogą zrobić? Wszystko możecie zrobić, bo nic Bezos nie zrobił. Ja dlatego założyłem fundację Cassisi, że mi się moje pieniądze skończyły. No wiesz, no, byłem w sierocińcu, który ma 220 dzieciaków, którym dzieciaki mają HIV-a, mają już rozwinięte AIDS, mają wszelkiego rodzaju wady rozwojowe, mają grzybice, mają porażenia mózgowe dziecięce, mają kardiomiopatię, no mają po prostu wszystko. No cały komplet medycyny tam masz. I ja na początku, wiesz, próbuję coś tam dorzucić do jedzenia, próbuję zacząć remontować szpital, kupiłem inkubator, nasz szpitalik taki, nasz taką klinikę, moja kasa się skończyła. No i wtedy był ten moment, kiedy musiałem sobie powiedzieć, okej, będzie fajnie, Hołownia będzie miał takie swoje miejsce, zarobię na mam talent, co sezon, to zawiozę trochę, tam wiesz, oddam 30% i siostry będą szczęśliwe i dzieci będą szczęśliwe i to będzie takie moje miejsce. Albo przestanę myśleć sobą i zacznę myśleć tymi dziećmi. Że ja muszę skrzyknąć, ja mogę być firmą, ja mogę być facetem chorążym, kimś, kto trzyma chorągiew. Natomiast no, chorągiew już nie wygra wojny, no. Więc trzeba po prostu skrzyknąć ludzi pod te chorągiew i oni mogą to zrobić, co zrobią, i robią. I dlatego założyłem fundację. I ta fundacja pierwsza opiekuje się Cassisi, druga opiekuje się kolejnymi, jak wspomniałeś, dwoma, w zasadzie trzema miejscami, bo to jest hospicjum w Rwandzie, pierwsze i jedyne centrum opieki paliatywnej, jakie tam jest, szpital wiejski wielkości polskiego szpitala powiatowego, to jest 15 tysięcy procedur rocznie w Kongo, w strefie, która jest strefą działań wojennych. No teraz jest tam mój współpracownik z fundacji, nie dostał wizy do Kongo, bo jest wojna, znowu wojska weszły i nie ma wjazdu. Mamy tam też dokładnie w tym samym miejscu ośrodek leczenia choroby głodowej. Mamy 150 pacjentów, w tej chwili dzieci i troje dorosłych. To jest ośrodek, gdzie leczymy chorobę głodową, ale też prowadzimy edukację z dziedziny dietetyki, jakby żeby robić profilaktykę, i to działa. Teraz byłem w Togo i w Beninie w ubiegłym tygodniu i od stycznia bierzemy kolejne nowe projekty. Bierzemy wioskę dla trędowatych w Togo, zaniedbaną od 7-8 lat, niefinansowaną, gdzie jest 30 osób trędowatych plus ich rodziny. Oni mieli taką spółdzielnię, wytwarzali olej palmowy, ale ponieważ od 6 lat nie mają kontaktu z lekarzem ani leków, ich stan na tyle się pogorszył, że przestali móc pracować. Więc my teraz jakby chcemy zacząć odwracać ten proces, to znaczy zacząć od lekarza, później od leków, później może wkręcić tej rodziny w te spółdzielnie, żeby oni się trochę sami finansowali. Będziemy mieli taką aptekę społeczną na północy Togo, która działa w bardzo fajny sposób. Polega na tym, że ludzie przynoszą recepty, nie stać ich na leki, które im lekarz przepisuje, i dostają te leki. To najczęściej są antybiotyki, leki przeciwmalaryczne, różnego typu jakieś tam przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe. Dostają te leki i za to muszą zapłacić żywnością, jedzeniem, które sami gdzieś tam wyhodowali. Czasami to są tak biedni ludzie, że jedyne, czy mogą zapłacić, to jest miseczka ryżu, taki bol ryżu, ale to też przyjmujemy. I później to jedzenie jest rozdzielane dla tych, którzy przychodzą z kolei prosić o jedzenie.
Czyli jedynym elementem, który trzeba tu wprowadzić do tego systemu, są leki. Będziemy mieli szkołę w Beninie pod opieką, jedyną szkołę Montessori w zachodniej Afryce, która działa na kompletnym zadupiu, w której są tak szczęśliwe dzieci, tak cudowni nauczyciele, że to po prostu łeb urywa, a nie mają nic, uczą się w potwornych, koszmarnych, dramatycznych warunkach. Będziemy mieli ośrodek zdrowia w najbiedniejszej dzielnicy Lomé, w stolicy Togo. No i wreszcie projekt, który nam się zmieni w takie Farmville, bo to jest projekt rolniczy w Burkina Faso, czyli jeszcze sąsiednim kraju, który będzie polegał na tym, że wytypowanym 10 rodzinom będziemy kupowali taki pakiet rolniczy, zwierzęta i rośliny, które oni po roku będą musieli pomnożyć i podzielić się tym z kolejnymi 10 potrzebującymi. Zrobimy taki Amway szczęścia rolnicze i oczywiście tu też trzeba zainwestować w te rzeczy. My staramy się to wszystko robić bardzo... Dwa cele mamy w tym, znaczy dwie metody. Pierwsza jest taka, że to wszystko musi być bardzo fajne, to znaczy maksymalnie uproszczone, zinternetyzowane i z szybkim feedbackiem, a kolejna zasada jest taka, że musi być bardzo niski próg wejścia, to znaczy dla nas cenne jest to, że przynosisz nam 5 zł, ale przynosisz je na przykład co piątek. Mamy taką akcję piątka na piątek, czy piątka co przybij nam piątkę w piątek w Dobrej Fabryce. Załóż zlecenie stałe na 5 zł tygodniowo co piątek i dla nas to już jest basta. No, my się już z tego cieszymy, bo my z tego zrobimy super sprawę, a ty będziesz miał okazję wygrać, bo w tym będziemy losować do grudnia jedną osobę, która ze mną pojedzie do Afryki i zobaczy te miejsca na żywo. W każdym zresztą z naszych programów od razu jest jakaś nagroda. I w spiżarni, i w garażu, i w sklepie z dobrem, i w tych wszystkich rzeczach, które rozkręciliśmy. Myślę, że to, że jest w tym coś takiego, że chcemy być wierni tej zasadzie, że każdy ma coś, a nikt nie ma wszystkiego, tak? To znaczy, że ci ludzie też nam coś dają, bo my też nie mamy wszystkiego. Mamy pieniądze, ale oni mają życie. My mamy zegarki, oni mają czas, tak? My mamy sukcesy, oni mają szczęście. My mamy procedury, oni mają relacje. I oni nas mogą mnóstwa rzeczy fantastycznych nauczyć i uczą nas. Więc jeżeli ty mnie pytasz, co ktoś może zrobić, to proszę bardzo, niech wejdzie dzisiaj na stronę, weźmie ulotkę, kupi książkę, wejdzie na stronę i zobaczy, da nam lajka, nie wiem, wejdzie w inwestycje życia. Na przykład, wiesz, byłem w Rwandzie, bo tak trochę jedziemy za natchnieniem, tak? Jak ja czuję, że trzeba tu robić, to trzeba robić, tak? Ale muszę pojechać poczuć, a wiele miejsc różnych widziałem na świecie i byłem w tym Kongo, widziałem ten ośrodek dożywiania i Renata, czyli siostra, która tam pracuje, polska misjonarka, mówi: słuchaj, będziemy musieli to zamknąć, ja nie mam na to pieniędzy. Wycofały się wszystkie organizacje. Ja mówię: ile cię to kosztuje? Ona mi powiedziała, ile to kosztuje. Wyobraźcie sobie, terapia pełna choroby głodowej, z suplementami, ze wszystkim, z roślinami, ten dietetyk, asystentka, w ogóle wszystko. Teraz ryby wprowadziliśmy suszone tam do diety, zaczęliśmy kupować. To nas kosztuje około 10-12 tysięcy złotych miesięcznie. Utrzymanie szpitala na osoby, czy nie, na cały środek. Utrzymanie całego hospicjum na 20 łóżek z pełną opieką paliatywną, ze wszystkim. Teraz papież nam dokupił fajny sprzęt, więc mamy już i zaplecze diagnostyczne nam się buduje, bo już mamy mini lab, USG. To naprawdę zaczyna się robić to, co trzeba. Mimo że jesteśmy tam dopiero rok tak naprawdę, to już naprawdę fajnie wygląda. Utrzymanie takiego hospicjum to jest około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Utrzymanie takiego szpitala na 15, powiatowego szpitala na 15 tysięcy procedur, to jest jakieś, nie wiem, no 40-50 tysięcy złotych miesięcznie przy naprawdę mega full wypasie. Więc my tam nawet prądu nie mamy w tym szpitalu, przecież wszystko przy latarce robi jeszcze do tej pory, jak generator strzeli. Bill Gates tam wybuduje z Howardem Buffettem taką elektrownię wodną 70 km dalej i może nam prąd pociągnąć w przyszłym roku. Natomiast no w tej chwili, jak generator, wiesz, ja mam wyliczone, na przykład ile kosztuje godzina oddychania dla dziecka, jak mi dziecko przynoszą z malarią, z obniżoną saturacją krwi, dziecko się dusi, za chwilę umrze, muszę podłączyć tlen, godzina kosztuje 10 zł, worek krwi, jeżeli dziecko ma niską hemoglobinę, kosztuje 35 zł, mam 35 zł, dziecko przeżyje, nie mam, umrze, mam 10 zł, dziecko przeżyje, nie mam 10 zł, dziecko umrze. I to jest, wiesz, piszę o tym w tej książce, ile ja miałem rozmów z mędrcami, którzy mówią: no tak, ale no karmisz te dzieci, no dajesz im ten tlen, tę krew i tak dalej, ale one przecież tak umrą, no to jest spirala biedy. Ja mówię: co ty jesteś Adolf Hitler, że pojedziesz do tej matki, po prostu Heinrich Himmler pojedziesz i powiesz: przepraszam bardzo, no ty musisz umrzeć, ty musisz umrzeć, ty musisz umrzeć, ty musisz umrzeć i to dziecko też musi umrzeć, bo to spirala biedy. No ale za 3 pokolenia postawimy tu uniwersytet, tak?
Przecież to jest jedyne życie tych ludzi, jakie mają. No, czym oni są winni temu, że oni akurat w tym momencie się urodzili, kiedy jeszcze nie stał uniwersytet i co spirala biedy się kręciła. A więc, ponieważ my nie pomagamy Afryce, tylko my pomagamy bardzo konkretnym wioskom, bardzo konkretnym rodzinom, my znamy naszych podopiecznych, my wiemy, jakie są potrzeby, my nazywamy te potrzeby jedna po drugiej, staramy się je zapełniać po kolei te dziury i idziemy w następne miejsce. Tego nie zostawiając. Krok po kroku, centymetr po centymetrze, a nie wszystkich naraz zbawiać. Więc myślę, że to też jest coś, w czym każdy znajdzie coś dla siebie. Jednego bardziej kręci opieka paliatywna, inny bardziej czuje opiekę nad dziećmi, jeszcze inny bardziej czuje szkołę. Każdy u nas znajdzie coś dla siebie. Ten ośrodek dożywiania, zacząłem o nim mówić, bo chciałem powiedzieć o akcjach. Wiesz, że nie wiedziałem, jak to sfinansować, za cholerę. Aż wymyśliłem sobie, ej, ale może zrobimy, widziałem w antykwariatach, sprzedają takie stare akcje. Różni biznesmeni to kupują, wieszają sobie na ścianie i wtedy jest poważniej. No to wydrukowaliśmy, poprosiliśmy graficzkę, że zrobiła taki projekt akcji. Te akcje można kupić u nas przez internet. Robimy kolejne emisje, już tam chyba piątą czy szóstą teraz. Akcje mają takie nominały jak polskie banknoty i się zobowiązuje, że będziesz wpłacał co miesiąc tę kwotę, która jest na akcji, od 10 do 200 zł. My ci te akcje imiennie wypisujemy na prezent, albo dla ciebie, albo do kogo chcesz, dostajesz ją w rulonie, wieszasz sobie na ścianie, jest super, a my w ten sposób utrzymujemy ten ośrodek dożywiania z tych akcji. I zbudowało nam się wsparcie, 600-700 tych akcji już sprzedaliśmy w ciągu kwartału i cały czas nam się wyczerpują, tak? Bo ludzie chcą. Za chwilę się okaże, że możemy tam już jakieś małe inwestycje zacząć czynić, to znaczy nie tylko utrzymywać przy życiu, ale i rozwijać. W Cassisi w ciągu 2 lat zaczynaliśmy od momentu, kiedy było kilkanaście dzieci zgonów rocznie, czasami nawet do kilkudziesięciu. W tej chwili jest jeden zgon rocznie, maksymalnie. Jeżeli i to już jest naprawdę jakaś wielka tragedia musi być. Te dzieci jak zaczęły lepiej jeść, to się zaczęły lepiej uczyć. Jak zaczęły się lepiej uczyć, to zaczęły sobie same dużo fajniej radzić, to się stało dużo żywsze miejsce. No wszystko. Otworzyliśmy bibliotekę, mamy gabinet fizjoterapii, jesteśmy w stanie, mamy gabinet stomatologiczny. To wszystko w 2 lata, wiesz. I to właśnie z małych datków ludzi, tak? My przekazujemy siostrom, nie wiem, no miliony złotych w tej chwili, zebrane z małych datków. Twoich, moich też. Ja też jestem jednym z tych, którzy wpłacają na fundację. Jest w tym wielka siła. Jest w tym wielka siła i ona się powoli rozrasta, bo my nie kupujemy reklam, nie dbamy jakoś o nie wiadomo jako PR, tylko tyle, co ja pojeżdżę i nagadam i ewentualnie raz na jakiś czas wywiadu udzielę. Ale to dobrze, bo mamy dzięki temu bardziej stabilnych i przemyślanych darczyńców. Ja zawsze im mówię, słuchaj, co jest bieda w Polsce, jest. No to w porządku, to nie ma kwestii. Ale ja ci zabieram tylko 5 zł. Drugie 5 zł możesz dać na polskie dzieci, tak? I nadal jeszcze trochę ci w kieszeni zostanie, bo zwykle 5 zł każdy z nas ma, albo większość z nas ma. Jest to. Ja nie proszę, żebyś ty sprzedawał dom. My się zawsze z arcybiskupem Krajewskim o to spieramy, jałmużnikiem papieskim. On jest właśnie taki radykał, tak? Że jest radykalnie powiedziane w Ewangelii. Musi boleć, tak? Znaczy, jałmużna po prostu musi być wyrzeczenie. Ja mówię, Konrad, mówię, spokojnie. Najpierw powiedzmy ludziom, żeby się nauczyli dzielić troszkę, a nie wszystkim, tak? Znaczy daj 5 zł, daj 10 zł, załóż zlecenie stałe, zobacz, ile to kosztuje, a nie wypruwaj sobie flaki, oddawaj samochód, oddawaj te. Mamy różne poglądy, one się mieszczą w kościele, wiesz, ale ja z doświadczenia wiem, jak nam teraz poprosił o 5 zł albo 10 zł, to większość by dała. Ale jak was poproszę o założenie zlecenia stałego, wiecie o ile będzie trudniej, jaki będzie ból? Ja już to przerabiałem. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby tego człowieka doprowadzić do komputera i żeby on to zlecenie stałe założył. To jest w ogóle, to jest czynność, zanim ty do tego komputera dojdziesz, zaczniesz się myśleć, ale po co jednak na Hołownię, to jest znak Afryka, to nie wiadomo, może lepiej na Owsiaka, nie, może na Caritas, może nie, a może 5 zł, lepiej będę odkładał, co miesiąc później będzie z tego procent, będę oddawał ten procent, to nawet lepiej wyjdzie. Po prostu i cała ta kalkulacja, dochodzisz do komputera i już otwierasz sobie Onet i dalej wiadomości oglądasz. Więc ja już to wiem, tylko jeszcze nie rozkminiłem, jaki kurde, chyba jakieś takie trzeba będzie dawać urządzenia, żeby tam, wiesz, trzepały prądem, dopóki się nie założy tego zlecenia stałego. Nie, no coś muszę wymyślić. To urządzenie nie trzepią prądem. Cały czas ponawiam tą propozycję, gdyby były jakieś pytania. Rozmawialiśmy o papieżu Franciszku, bardzo proszę. Nasunęło mi się, jak panom powiedział właśnie o działaniu fundacji, o takich sytuacjach. Pani mówi o fundacji teraz? W sytuacjach trudnych, takich czysto ludzkich, tak. Na zasadzie takiej, że nie wiem, może trzeba wybrać, komu pomóc, albo komu no tak. Nie, albo jak pan jako człowiek sobie z tym radzi. Proszę. Pani zapytała, jak sobie radzimy z fundacjach, z sytuacjami, w których mamy niedostatek środków, a nadmiar potrzebujących. To jest bardzo trudne zadanie, bo no to nie powiedziałem nic mądrego teraz, ale wie pani. Jakieś bawiłem się w ratownictwo. Może to.
Zdrowaś, zdrowaś, w ratownictwo i wiem, że istnieje tam taka kategoria jak zdarzenie masowe. To znaczy to jest zdarzenie, w którym liczba środków ratowniczych jest niewspomierna do liczby poszkodowanych, potrzebujących pomocy. No to jest tak jak za komunizmu było, że masz jeden respirator działający w szpitalu i wiozą ci dwóch pacjentów, 80-latka z nowotworem i kobietę w ciąży. I oboje potrzebują respiratora. I komu dasz na respirator, tak? Kogo położysz? No ktoś umrze. I takich wyborów czasami trzeba też na miejscu zdarzenia dokonywać, jeżeli masz na przykład, nie wiem, 20 potrzebujących, a 10 karetek. Stąd jest to, wiesz, przyczepianie tych karteczek, tak? Żółtych, czerwonych, czarnych. To są czasami dramatyczne wybory, bo czarną karteczkę przyczepiasz człowiekowi, którego mógłbyś resuscytować, którego mógłbyś robić sztuczne oddychanie i zewnętrzny masaż serca, bo on jest zatrzymany, ale jeszcze nie ma ewidentnych oznak śmierci, tak? I mógłbyś próbować, w normalnej sytuacji powinieneś to robić, ale w sytuacji, w której nie masz dostatecznej ilości środków, masz prawo uznać go za zmarłego, mimo że byłaby dla niego jeszcze jakaś szansa. No to są dramatyczne sytuacje. My robimy wszystko, żeby móc naszym podopiecznym zapewnić choćby minimalną pomoc. Jeżeli czasami to na początku działania tych naszych fundacji czy naszego bycia w tych miejscach oznaczało to, że to się musi odbywać kosztem nieudzielenia pomocy specjalistycznej jednemu z nich, no to prosty, no, powiem to na konkretnym przykładzie. Jestem w hospicjum, mam sytuację, w której mam człowieka, którego gdybym woził po Kenii, Tanzanii samolotem do południowej Afryki, to nie wykluczam, że udałoby się uratować mu życie. Ale ja nie mam na to pieniędzy, bo jeżeli, a nawet jeżeli mam i wydałbym je na tego człowieka, to skazałbym na śmierć 19, którzy leżą terminalnie chory w hospicjum. A więc ja muszę dokonać wyboru i powiedzieć, niestety nie mogę nic więcej dla ciebie zrobić. Staramy się, żeby ten pułap się podnosił, to znaczy, żebyśmy coraz rzadziej musieli tak mówić, ale to nadal występuje. No dlatego na przykład też tak bardzo chciałem, żebyśmy wyposażali nasze ośrodki, w których jest medycyna, w dobry sprzęt diagnostyczny. Bo widzę, że czasami podstawowym problemem nawet nie jest niemożność prowadzenia terapii, ale niedodiagnozowanie pacjenta. Dlatego nas nie było stać na badania zewnętrzne. Ja pamiętam, że dopiero jak się pojawiła dobra fabryka, nie mówię, że ona jest taka, trochę, coś tam ci nasi darczyńcy zrobili, ale miałem faceta, byłem akurat w Rwandzie i jeden z naszych pacjentów dostał, po prostu jego brzuch się zrobił olbrzymi, po prostu jakichś w ogóle kosmicznych rozmiarów, tak? No i teraz patrzymy na ten brzuch, lekarz nie jest w stanie wymacać, co to jest, i teraz weź zgadnij, co on tam ma. Tak? Czy to jest na przykład ostry brzuch, niedrożność jelita i trzeba go natychmiast zwieść, bo on zaraz umrze? Czy to na przykład jest masa, która się wzięła z nowotworu? Czy to jest płyn, który się gdzieś tam wynaczynia? Co to jest? I w normalnych okolicznościach no to czekalibyśmy, aż się samo rozwiąże, tak? Bo nie mamy tam zaplecza diagnostycznego. Ale ja powiedziałem siostrze Marysi, mówię, słuchaj, my nie możemy tego faceta tak zostawić, po prostu niezależnie od tego, ile to będzie kosztowało, wynajmujemy prywatny ambulans, wynajmujemy poza kolejką USG w szpitalu tam King Fayal w Kigali, wieziemy faceta, robimy mu to USG, facet wraca i dopiero wiemy, co z nim robić, tak? I wydaliśmy na to mnóstwo pieniędzy. Ale już w tym momencie mogliśmy sobie jakby, no, można powiedzieć, na to pozwolić, tak? Okazało się, nawiasem mówiąc, że miał kamień kałowy, tak? I po prostu trzeba mu było lewatywę zrobić i było po sprawie. Natomiast medycyna nie mogła sobie z tym poradzić, ale no też by człowiek umarł, tak? No bo to jest w końcu coś, co może śmiercią się skończyć. Więc my staramy się w jakiś sposób podnosić ten poziom minimum dla wszystkich, bo wtedy coraz większa liczba ludzi łapie się do tego systemu. Natomiast w Cassisi doszliśmy do takiego punktu, w którym już jesteśmy w stanie specjalistycznie zadziałać wtedy, kiedy trzeba. Jak ja mówię, przyjeżdżałem, to jedynym klimatyzowanym pomieszczeniem była kostnica w Cassisi. Jedynym, gdzie była klimatyzacja, to było to miejsce, gdzie się dziecko kładło, jak umarło, zanim się tam zaniosło na cmentarz ten. W tej chwili mamy cały House of Hope klimatyzowany. Mamy oddział intensywnej terapii, znaczy no tak naprawdę intensywnego nadzoru, bo tam terapii nie możemy prowadzić. Mamy dwa koncentratory tlenu, mamy USG, mamy mini lab do badania krwi, mamy specjalistyczne łóżka, nawet kupiłem DVD, żeby te dzieci mogły bajki oglądać, jak tam leżą, żeby się nie nudziły całymi dniami. Mamy ambulans, który też kupiliśmy ze zbiórek, którym jesteśmy w stanie dziecko szybko dowieźć do szpitala pod tlenem, co ważne. Więc my jakby idziemy do przodu z tym wszystkim i my na przykład mamy chłopaka z poważnymi zaburzeniami hormonalnymi,
wysłaliśmy go do Polski. Kupujemy mu co roku już w Zambii się leczy kurację hormonalną. Teraz mieliśmy drugą dziewczynkę, to kosztuje 12-15 tysięcy rocznie, ale już na to stać. Druga dziewczynka z tym samym problemem, proszę bardzo. Mamy teraz dziewczynkę z problemem neurologicznym, konsultujemy ją gdzie się da. Już jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Ale jak jadę do Kongo i jestem w szpitalu, w którym rodzi się dziecko z rozszczepem podniebienia, ja akurat przy tym porodzie byłem, i myślę sobie, mój Boże, przecież to dziecko byłoby do zrobienia, no robi się takie operacje tam około już 9 miesiąca w niektórych ośrodkach, tak? Nie trzeba tam nie wiadomo ile czekać, no ale tu pewnie trzeba będzie poczekać dłużej. A to była w ogóle dramatyczna historia, bo to dziecko się urodziło, kobieta już taka, no około 40, mąż przyszedł do niej, a myśmy się modlili, żeby mąż uznał to dziecko, no bo rozszczep podniebienia, no wszystko może się stać. I on przyszedł i uznał to dziecko. I myśmy byli tacy szczęśliwi. Daliśmy im wyprawkę, w ogóle no wszystko, no, darmową opiekę na zawsze, w ogóle wszystko, co chcecie. Zaczęliśmy szukać powoli już jakiegoś operatora dla tego dziecka, nie w Kongo, bo nie znaleźlibyśmy. No i po 3 miesiącach nam przynieśli wiadomość, że dziecko otrute. I, znaczy, że zdarło. Prawdopodobnie otruli jednak. Uznali, że to czary i w ogóle do widzenia i nie ma co. Byłem 2-3 miesiące temu, przy mnie przynieśli chłopaka, żołnierza młodego, 18-letniego, który w nocy zastrzelił swoją żonę i sam się postrzelił po pijaku. I nasi lekarze dwóch go operowali, wtedy było jeszcze dwóch, tak jak potrafili. I dobrze na pewno go zrobili, zszyli go jak trzeba, tylko że nie mamy respiratora. I chłopak leżał pod wąsami tlenowymi, ale on był przecięty tak, a więc no oczywiście zaopatrzone rany operacyjne, ale no przecież mięśnie oddechowe, no to wszystko, każdy oddech przybliżał go do śmierci. I ja patrzyłem na tego chłopaka, ja wiedziałem, że on umrze, że to jest kwestia, nie wiem, pół godziny, godziny, i ja wiem, że w Polsce on by nie umarł, że on w południowej Afryce by nie umarł, że on by nie umarł tam, gdzie byłby sprzęt, ale tutaj musiał umrzeć, nie było wyjścia. I mogłem tylko patrzeć i zgodzić się na to, że on umrze, że zrobiliśmy wszystko, co było można, i że podłączenie koncentratora tlenu było jedynym, co ja mogę dla tego człowieka zrobić. To są przerażające momenty, jak ci umiera dziecko, ja byłem w takich momentach na początku Cassisi, gdzie umiera ci dzieciak dlatego, że nie było USG nigdzie czynnego. Jak ja kupowałem inkubator w Lusace, to był jedyny sprawny inkubator w promieniu, nie wiem, 200 km, 300 km, bo nawet żaden szpital w Lusace go nie miał, teraz już dwa mają. I po prostu stałem i płakałem, jak nam ten Addison umierał. No ale co miałem zrobić? No nie byłem w stanie, miałem nawet tyle forsy, żeby zrobić mu medewak i go gdzieś zawieźć. Nie byłem. Dzisiaj dostałem wiadomość, że moja koleżanka z Nigerii, która ma tam pogotowie medyczne, opisuje zresztą w tej książce, chce z nami robić jakiś projekt Angel Child Ambulance, że będą, że ona ma pogotowie lotnicze, więc będziemy próbowali wozić dzieci, czy ona będzie na razie próbowała wozić dzieci, noworodki w stanie zagrożenia życia do ośrodków, w których będzie można je uratować. Jak to będziemy robić, jeszcze nie wiem, sam jestem ciekaw. Tyle jesteś w stanie zrobić dla tego dziecka, tak? To znaczy i nic więcej. Jak mieliśmy, ostatnia już anegdota z tej serii, mieliśmy, u nas koło Cassisi jest taka tama, gdzie biedni ludzie przychodzą łowić ryby. I to jest bardzo niebezpieczne miejsce, bo tam są krokodyle, które wiedzą, że tam są ludzie, i po prostu na siebie ich rzucają. I była taka sytuacja, że była dziewczyna, która trzymała dziecko na ręku, takie no dosłownie tam, nie wiem, paromiesięczne, i łowiła rybę na taką żyłkę. To jest jedyne pożywienie tych ludzi, a u nich wśród nich byłem i wiem, że jak oni nie złapią nic, to nie mają co jeść. Oni po prostu siedzą i głodują. A te rybki tam takie malutkie pływają, no i krokodyl się na nią rzucił. Dobrze, że tak ją uderzył, że ona to dziecko wypuściła i że nie złapał tego dziecka. Natomiast ją złapał za rękę i po prostu tę rękę prawie że urwał. Ona tam wisiała na jakichś ścięgnach. Oczywiście krwawienie natychmiast, masywne. I ona by umarła. Nie byłoby, to już nie ma ratunku, ale mieliśmy już ambulans. Od 2 tygodni. Wsadziliśmy ją w ambulans, na gwizdkach po prostu do szpitala, i dziewczyna ma rękę. A ona ma 8 dzieci, ma 28 lat, ma 8 dzieci. I jest w stanie jakby pracować dla rodziny, jest w stanie, i ta ręka wróciła jej władzę, bo myśmy w stanie byli ją dowieźć. Nie, normalnie 45 minut trwa droga, a myśmy 10 minut, bo w Zambii jak jedzie ktoś na sygnale, to wszyscy do rowów uciekają, bo to jest dość rzadkie zjawisko. Tam nie ma czegoś takiego i to jest w ogóle, ten popłoch jest aż zabawny, jak się na to patrzy. Więc nauczyłem się pokory. Szlak mnie trafia, jak wciąż, jak patrzę, że nie mogę czegoś zrobić, ale ja już wiem, że mój szlak, czy moje łzy nie są rozwiązaniem. Moim rozwiązaniem jest to, że ja mam się tak wziąć do roboty,
żeby można było następnego człowieka uratować. I to wtedy piszę na Facebooku, przecież ja Facebooka tego piszę fundacyjnego, jednego i drugiego prawie codziennie. Mówię, słuchajcie, no cholera jasna mnie bierze. No ale co zrobimy? No przecież następnego musimy uratować. Ten umarł, ale jest następny. Następny, następny. Przecież biednych zawsze mieć będziecie i tak samo chorych. No. Tak, pytań mnóstwo. Musimy jakoś się przetransportować na tą stronę, tak? To może zrobię jakiś taki pakiet, że na przykład dwa będą... Założymy jakiś dar kaszlu, żeby się pojawił, bo to i fajnie, że to chyba jakieś charyzmaty wywołuje. Mam specjalne. Taki tylko kaszel. Nie wiadomo, działa? Tak. Ja mam taką prośbę, może dla pewnego balansu. Ja bym prosiła, żeby pan powiedział o tym wszystkim, co pozytywne się dzieje w Afryce. I też tak. Nowe możliwości też dla przedsiębiorców, jak nie tylko w sposób charytatywny, ale też inaczej można tam działać i co robić. Tak, to piszę, znowu duża część książki o tym jest i pokazuje, że to nie jest tylko jedno wielkie biedowisko, ale to jest kontynent XXI wieku. Znaczy, rozwój, na przykład, wiesz, no jak ja pierwszy raz jechałem do Zambii, to byłem zdumiony, ponieważ telefony komórkowe tam były tak rozwinięte, jak w Polsce nie są do tej pory. To znaczy, na przykład tam, jak przyjeżdżałem pierwszy raz 4 lata temu, czy 4, czy 5, nie pamiętam, to można było przelewać pieniądze na SMS-em, na numer telefonu, a co dopiero teraz u nas wchodzi jako jakaś tam wielka nowinka. 3G wszędzie działa, już od dawna. W ogóle chyba w Afryce subsaharyjskiej, nie wiem, to jest w tej książce, w której jest 700 milionów ludzi, jest chyba 670 milionów zarejestrowanych telefonów komórkowych. Startupy takie, że się po prostu w głowie nie mieści. Jacy ci ludzie są pomysłowi, jak oni nieprawdopodobnie potrafią wymyślić coś z niczego, jak im nie są potrzebne surowce, pieniądze, jak oni są w stanie zrobić elektrownię wiatrową z niczego, łazienkę z niczego, po prostu komputer z niczego, inkubator z niczego. To jest nieprawdopodobne, co się tam dzieje, natomiast trzeba też powiedzieć, że to jest kontynent nieprawdopodobnych rozwarstwień i chociaż ja wiem, że jeżeli nie nastąpi katastrofa klimatyczna, my będziemy pracować u Afrykańczyków, bo oni nas czapkami przykryją, bo to żadna Azja, to żadna tam Azja nie jest żadnym tam tygrysem i tak dalej, największe wzrosty są w Afryce. Jeżeli tylko nie będzie tego boom klimatycznego, że oni wszyscy będą musieli stamtąd uciekać, bo tam się nie da żyć, to oni nas czapkami przykryją. To są ludzie, którzy, pamiętajcie, Afryka, chyba 55% gleby w Afryce czy 65% nie nadaje się do uprawy. Dobrą jakość nadającą się do uprawy ma chyba 11% gleb tam na tym kontynencie, a więc ci ludzie są od samego początku przyzwyczajeni do tego, że trzeba szukać sobie niestandardowych rozwiązań. Ta koleżanka, o której mówię, startująca absolutnie od niczego, od zera, zakładająca firmę, która w tej chwili ma 20 samolotów, operuje z kilkunastu lotnisk i ratuje setki ludzi, a ona zaczynała od tego, że kupiła sobie komputer, podręcznik do robienia biznesu i poszła i zaczęła chodzić i robiła prezentację. Jesteś w stanie w Afryce wystartować od niczego i zrobić wszystko. Tylko, że pytanie, jak wielu ludzi załapie się na ten boom i ilu my będziemy w stanie na tyle wykształcić i na tyle jakby ich zbudować ich życie, żeby oni sobie sami radzili na tym rynku. Na przykład w Kasisi widać to bardzo wyraźnie, że my dzięki temu, że popracowaliśmy nad sprawami socjalno-bytowymi, w tej chwili nasze dzieciaki idą na najlepsze uczelnie w kraju i na świecie. I to takich ludzi potrzebuje Afryka, a my musimy im tylko wyrównać szanse, bo oni sobie sami poradzą, będą genialnymi inżynierami, genialnymi lekarzami, tylko ja muszę spróbować zrobić tak, żeby oni mieli szansę. Teraz w Togo widziałem i w Beninie widziałem fantastycznych młodych ludzi, którzy są po prostu geniuszami matematycznymi, językowymi. Im tylko trzeba dać na przykład stypendium czesne, żeby mogli chodzić do szkoły, kontynuować naukę, a oni zrobią całą resztę. Ja jestem zakochany w Afryce, nie dlatego, że to jest wielkie obozowisko, gdzie trzeba pojechać i wrzucić trochę jedzenia i tam ubrań i tak dalej, tylko że to jest miejsce, w którym naprawdę ja się mogę czegoś nauczyć, ale też i zobaczyć XXI wiek. No. Tam chyba trzeba podać ten mikrofon gdzieś tam dalej, tak? To bardzo proszę. Proszę, proszę, niech pani się może pokazać. Tak, pani uderzy głów, tak. A, bo to jest taki sprytny, że tylko jedna osoba może mówić przez mikrofon naraz. To jest ciekawy system. No. Dlaczego Afryka, na przykład też są chore dzieci? Brawo! Znakomite pytanie, odpowiadam na nie w książce. Z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że bieda jest jednak troszeczkę inaczej wygląda w kraju, który jest 20 najbogatszy na świecie, a trochę inaczej w kraju, który kraju jest 187 na świecie.
jak u nas widzę kogoś biednego, to biorę telefon i gdzieś dzwonię. W Afryce po pierwsze nie zawsze mam telefon, po drugie nie mam gdzie zadzwonić. Ponieważ we wszystkich krajach, w których pracuję, nie ma pogotowia ratunkowego, nie ma straży pożarnej i nie ma policji. Znaczy jest policja, ale ona przyjeżdża, ona nie przyjeżdża, ty musisz na nią pojechać. Jeżeli cię zabiją, zgwałcą, zamordują, to musisz sam pojechać na policję i to zgłosić. Więc nie ma fundacji, nie ma MOPS-u, nie ma Caritasu, że możesz się zadzwonić i poprosić, żeby ci ktoś pomógł rozwiązać problem. Nie ma, po prostu nie ma już. Jeżeli przychodzi do mnie ojciec i przynosi noworodka, to ja wiem, że jeżeli on go do mnie nie przyniesie, to dziecko umrze. U nas bieda oznacza kłopoty, tam oznacza śmierć. Ja głęboko wierzę, że w Polsce, znaczy ja na przykład nie zaczęliśmy działać w Polsce również dlatego, że widzimy, ile organizacji działa w Polsce. Że po co ja mam powtarzać po kimś i robić coś trochę lepiej w trochę innym miejscu. Ja wolę wesprzeć tych, co już tutaj robią, swoimi również dodatkami, natomiast skoncentrować się na tych, dla których nikt nic nie robi. I to nie ma dla mnie znaczenia, że to jest Afryka, a to jest Polska, tylko ja tam spotkałem bardzo konkretnych ludzi. Ja nie planowałem, to jest, jak, przepraszam, porównam się, może bardziej fundację porównam, to jest logika dobrego Samarytanina. Nie, idąc w drogę nie myślisz o tym, że założysz fundację na rzecz ofiar, zbójców na drodze z Jerozolimy do Jerycha, tylko po prostu jedziesz, widzisz, facet leży krwawi. No to starasz się nazwać wszystkie jego potrzeby i ja tych ludzi spotkałem i staram się nazwać wszystkie ich potrzeby i spróbować je zaspokoić, żeby oni zaczęli mieć takie problemy, jakie my mamy. Bo my w Polsce mamy mnóstwo problemów, ale też wielu problemów nie mamy. I naprawdę ja miałem w Polsce do czynienia i z bezdomnymi, i z ludźmi z różnymi powikłanymi życiorysami i wiem, że ja jestem w stanie człowiekowi w Polsce pomóc znaleźć. Tamten człowiek umrze. I tyle. No. Ja też jeszcze jeden jest. My myślimy o starcie w Polsce. Chcemy w przyszłym roku się nad tym zastanowić, ale jeżeli będziemy w Polsce działać, to też będziemy działać jak pogotowie interwencyjne, a nie jak szpital. To znaczy, że będziemy bardzo precyzyjnie, to tu znów patrząc na to, co się w Watykanie dzieje, na przykład teraz została uruchomiona taka noclegownia pod patronatem auspicjami papieża, bo oni najpierw zbudowali prysznice dla bezdomnych, w kolumnadzie Berniniego zresztą, robiąc skandal trochę, gdzie jest i rozdawanie bielizny, jest i czystej, jest i fryzjer dla bezdomnych, jest, też jeździłem z brygadą papieską, rozdawaliśmy jedzenie, oni co wtorek i czwartek papież ma dyżur i jeżdżą rozdawać jedzenie na termin i nikt go nie pyta, czy on ma, czy na inną stację, nikt go nie pyta, czy on ma jakiś bon, czy coś. Przychodzi człowiek, może być emeryt, któremu nie starcza, może być uchodźca z Erytrei, może być, no ktokolwiek dostanie jedzenie, ale też otworzyli teraz noclegownię u jezuitów tam w budynku zaraz przy kościele Ducha Świętego 300 metrów od Watykanu, papież teraz ją odwiedził, otworzył, można powiedzieć zainaugurował i tam też obowiązują, to jest standard takiego porządnego hostelu w Berlinie, natomiast tam obowiązują bardzo konkretne zasady, to znaczy tam możesz przebywać przez 30 dni i ani dnia dłużej, bo to jest interwencja, tak samo jak na przykład wyobraźcie sobie, że urząd jałmużnika papieskiego Watykan, papież wydaje 360 tysięcy euro miesięcznie na interwencyjną pomoc ludziom, którzy przychodzą i proszą o pomoc. Na przykład, nie wiem, prosisz, mam tragiczną sytuację, operacja, muszę za to zapłacić. Nie mogę zapłacić za leki, nie mogę za to, ale no to się może zdarzyć tobie raz, albo może się zdarzyć dwa razy. Natomiast to nie jest szpital, gdzie systemowo rozwiąże się twoje problemy. Zadziałamy interwencyjnie i my też chcemy działać interwencyjnie. Być może w przyszłym roku zaczniemy taki projekt skierowany do osób starszych i samotnych, ale to jest jeszcze pieśń przyszłości, bo musimy zmienić statut i zrobić mnóstwo innych rzeczy. Tak, tam proszę tak uderzyć śmiało, tak, nawet może mocniej, może się uda, nie wiadomo. I nie, może jeszcze, ale od góry. Tak, nic, może tam trzeba naruszyć tym przyciskiem. To jest jakiś, wiesz... Yes. O. Dobry wieczór. Dwie refleksje i jedno pytanie. Pierwsza refleksja to jest taka bardzo emocjonalna, ponieważ zawsze słyszę o wszelakich fundacjach, to serce rośnie, no tak się wszystko udaje, albo przynajmniej dużo rzeczy i że idzie wszystko naprzód. Druga refleksja. Od pewnego czasu czuję się bombardowana różnymi fundacjami, które działają w Afryce. Sasa Projekt, Kasisi, Redemptoris Missio. Naprawdę, jest tego dużo. Tak... Nie wiem, medialnie, może mam takich znajomych na Facebooku, może sorry. Takie rzeczy przeglądam, ale tego jest naprawdę moim zdaniem dużo. I teraz moje pytanie, czy nie istnieje możliwość połączenia sił, zebrania się pod, nawet jeżeli nie jedną chorągią, tak rozciągając pana porównanie, ale dwoma chorągiami, a nie dziesięcioma. Z czego to wynika? I czy nie jest to lepszy pomysł? Czy nie dałoby się w ten sposób zminimalizować kosztów prowadzenia fundacji? Bo zakładam, że takie na pewno są. Jednocześnie zmaksymalizować jej skuteczności. Nie.
To znaczy moja odpowiedź jest nie i ona wynika z praktyki. To znaczy ja, widzi pani, to nie, właśnie my nie pomagamy Afryce. My pomagamy bardzo konkretnym miejscom, w bardzo konkretnej rzeczywistości działamy i wokół w naszym otoczeniu nie ma żadnych innych fundacji. Ja nie mogę teraz, nie wiem, no, w Kasisi nie ma nic wokół. W Rwandzie było chyba z Maitri trochę było pomocy, akurat przy sierotach, tak samo w Kongo, za co wielki szacunek dla Maitri. Natomiast najbliższy w Kongu mamy Lekarzy bez granic 16 km dalej w Ruchuru. Ja nie mam z kim tego robić, ja nie będę szukał fundacji tylko po to, żeby się z kimś związać, bo oni też... Każda fundacja ma swój kod, ma swoją orientację jakby, to znaczy oni wiedzą, co chcą robić, bo po coś te fundacje zakładali. Myśmy zakładali w tym celu dla tych konkretnych ludzi i tak naprawdę wybór jest pani wyborem. Pani czuje się bombardowana, mam nadzieję, że nie przez Kasisi, że nie, jakoś nie staramy się, że nie wyskakuje pani z lodówki i nie robi jakichś innych tam rzeczy. Natomiast my po prostu staramy się robić to, co umiemy, nam się wydaje robić to jak najlepiej i mieć takie poczucie, że jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to super, jeżeli nie chcesz dołączyć, to też super, my sobie jakby będziemy próbowali dać radę. Nie wierzę w takie merdżowanie, przynajmniej w przypadku moich fundacji, bo gdyby była taka fundacja, to ja bym to dawno zrobił. To nie jest kwestia mojej ambicji albo jakiegoś wybujałego ego. Teraz na przykład znaleźliśmy takiego partnera w Beninie i w Togo, że nie będziemy, my nigdy nie robimy też sami na miejscu. Ja nie utrzymuję ludzi na miejscu. My wspieramy ludzi, którzy już na miejscu działali. Czyli w przypadku Kasisi, Rwandy i Kongo, to są to siostry, polskie misjonarki. Ja nie mam kosztów na miejscu. Ja mam koszta tutaj, w Polsce, tak? Bo muszę zapłacić za prawnika, za księgową, wydrukować ulotki i zrobić tego typu rzeczy. Natomiast tam nie mam kosztów. Teraz na przykład robimy coś takiego, że w Beninie i w Togo wchodzimy we współpracę z miejscowym oddziałem Wspólnoty Chleb Życia, do której należy siostra Chmielewska w Polsce i którego jest szefową tutaj w Polsce, tak? I z nimi będziemy robić kooperację. Dlaczego? Dlatego, że oni znają ten lokalny rynek dużo lepiej niż my znamy i my się nie będziemy mądrzyć. My będziemy im dawać know-how, oni będą zarządzać pieniędzmi, które my dajemy, my będziemy z tego raportować, a dobro się będzie produkowało. Oni dają to, co mają najlepszego i my dajemy to, co mamy najlepszego. My jesteśmy na to otwarci. Natomiast wtedy, kiedy to ma sens, a nie tylko z takiego założenia, że oto ci robią dla Afryki, ci robią dla Afryki, to się połączmy, dlatego że to nie zadziała. Również dlatego, że my, każdy z nas ma po kokardę roboty. I to jest tak, że jeszcze jakbym ja miał się żenić z jakąś fundacją, która musiałaby mieć środki, żeby zacząć inwestować w ten mój projekt, no to skąd ona je weźmie? Ja na przykład nie wejdę w projekty Redemptoris Missio, bo oni mają inne projekty w innych lokalizacjach. Czy ja teraz pojadę do tych lokalizacji? Ja nie mam pieniędzy na to, żeby wspierać Redemptoris Missio, a Redemptoris Missio nie ma pieniędzy, żeby wspierać mnie. Więc ja mam o tym myślenie operacyjne. To znaczy, jeżeli to do czegoś nam posłuży, robimy od razu kooperację. Jeżeli nie, to nie. Na razie nie zetknąłem się z taką potrzebą, poza tą wspólnotą Chleb Życia. I proszę naprawdę nie myśleć o tym w kategoriach pomagamy Afryce. Że to jest takie, są to fundacje, które pomagają Afryce. Nie, my pomagamy kilku wioskom. Być może kiedyś będziemy pomagali w Azji tym kolejnym wioskom, a być może w Irlandii, a być może gdzieś tam, gdzie będą ludzie potrzebować. My znamy naszych podopiecznych z imienia i nazwiska. My się nie specjalizujemy w Afryce. My się specjalizujemy w produkcji dobra tam, gdzie zło ma swoje fabryki. To jest nasza zasada w dobrej fabryce. Najlepszą metodą walki ze złem jest robić dobro. Najlepszą metodą walki ze złem nie jest rozkminianie, że świat jest zły i rozdzieranie szat i analizowanie i rozbijanie gówna na atomy, tylko naszym zadaniem jest postawienie tam fabryki dobra i robienie dobra tak długo, produkowanie i w takiej jakości, żeby ludzie przestali kupować zło. Czyli po prostu jakby przejęcie przez, że stawiamy swój stragan i wykańczamy konkurencję. Mam nadzieję, że nam się to przynajmniej częściowo będzie udawało. Także tak o tym myślę. Ja w ogóle nie myślę, jestem specjalistą od działań w Afryce. Nie, ja jestem specjalistą od działań w mikroskali, w skali wiejskiej, medycznej, sierocińca, hospicjum. Wiem, jak to utrzymywać, wiem, jak próbować zbierać na to pieniądze, a jak trzeba, no to wie pani, no wymyśliliśmy na przykład turniej siatkówki, tak, u nas tam u Gędze, w Kongo, gdzie faceci siedzieli, pili piwo, zarażali się w ten sposób gruźlicą i działy się różne inne straszne rzeczy, więc kupiliśmy piłkę do siatkówki, zrobiliśmy boisko, ufundowaliśmy nagrody i przez 2 miesiące wszyscy się tylko zajmowali tym, że grali w siatkówkę, a jak się chcieli bić, to o to, czy było fair play, czy nie, czy grają w porządną siatkówkę, czy nie w porządną siatkówkę, bo zobaczyliśmy, że ci ludzie tego potrzebują. To jest takie homemade, to jest takie bardzo, że tak powiem, przycięte do potrzeb konkretnych ludzi i cieszę się z tego, bo ja nie jestem fundacją, która jeździ po Afryce, ja znam takie
takie fundacje i mówi, przepraszam bardzo, mamy dla waszych dzieci kurs Excela. Ja mówię, ale nasze dzieci nie mają co jeść, ale nie szkodzi, my mamy kurs Excela, bo mamy taki projekt dla Afryki. Ja mówię, to dziękuję bardzo. Tak, ale przyjeżdża ONZ i mówi, wiesz co, chcesz 300 moskitier? Ja mówię, ale ja nie potrzebuję moskitier. A to nie szkodzi, bo my mamy, to i tak ci zostawimy, tak? My to robimy z zupełnie innego końca jakby. I to nam też daje taką straszną frajdę, no. To by była już prawie bardzo dobra koda, bo... Czy to jest koda? Koda, czy taki koniec. Mógłbyś, bo Szapanowski, czy myślałem, że oglądałeś albo słuchałeś? Oglądałem, ale nic nie rozumiałem. Natomiast bardzo... To ci potem wytłumaczę, to jest koda. Ale oglądałem z wielkim przejęciem. No fantastycznie, na to pytanie to może już odpowiesz, ale tu ma pan pytanie i niech to będzie pytanie ostatnie, a potem państwo wytłumaczę, dlaczego ostatnie. Trochę zmiana tematu, co sądzisz o karze śmierci i czy w jakiś sposób da to się pogodzić z religią chrześcijańską? Moim zdaniem nie da się. Jestem jej przeciwny. To jest po prostu straszne, że w XXI wieku jeszcze są miejsca, gdzie ona istnieje. Nie zabijaj nigdy nikogo. Nawet jeżeli chciałbyś to przykazanie w jakiś sposób zniuansować, mówiąc, że są tacy ludzie, przed którymi powinniśmy się bronić, to ja rozumiem, jestem w stanie zrozumieć zabójstwo w obronie własnej. Ktoś idzie, chce zabić, ja reaguję, jestem w stanie to jakoś zrozumieć, wytłumaczyć moralnie. Ale przetrzymywanie człowieka, który nie jest niewinny, ale jest bezbronny, i zadawanie mu śmierci z całym tym okrutnym rytuałem, który niby ma zachować jakąś procedurę, jest dla mnie po prostu niegodne człowieka XXI wieku. Znaczy, my dysponujemy środkami, o tym wyraźnie mówi katechizm Kościoła katolickiego, że jeżeli jest możliwość inna odosobnienia tego człowieka, od izolowania, to należy tę możliwość zastosować i kara śmierci nie ma uzasadnienia moralnego. Jakie argumenty są przytaczane w dyskusji z karą śmierci, że to drogo kosztuje, że dzieci by za to lepiej było wykształcić. Zawsze mam problem, jak ktoś mi mówi, że lepiej by było dać to na dzieci. A ty popatrzyłeś na swoje życie? Jak chodzisz i wydajesz pieniądze w kiosku, jak rozwalasz? Jak rozwalasz je na różnego typu rozrywki, na papierosy, na kawę latę, na to czy na tamto inne, i tych pieniędzy nie warto by było zainwestować w dzieci, tylko zawsze masz rady dla innych, tak? Jak te pieniądze to lepiej by było wydać na biednych, na potrzebujących. Zacznij od siebie. Jak w Watykanie wymyślili, żeby oddać mieszkania, parafia i tak dalej, jałmużnik papieski pierwszy oddał swoje mieszkanie. Tam u niego w domu teraz mieszka rodzina syryjska. Zacznij od siebie. Jak ja zacząłem mieć swoje własne, ja nie mówię, że nie stałem się za wzór. Jeżeli ja radykalnie czytam Ewangelię, ja przestałem pobierać jakiekolwiek wynagrodzenia z fundacji pracy jako wolontariusz. Wcześniej też miałem niewielkie, dużo niższe niż inni moi pracownicy, żeby mieć na koszta, które ponoszę w Afryce, a których nie mogę sobie zwrócić faktury. Bo nie mogę, bo są takie różne, tam trzeba ponosić. Nie, pracę jako wolontariusz, dopłacam ze swoich, bo mam zacząć od siebie. I wiesz, na Boga, jak patrzysz na tych wszystkich mędrców i patrzysz na tego człowieka, który 20 lat siedzi w tym więzieniu, zdążył się już nawrócić, za wszystko odpokutować, zmienił się kompletnie, a tu przychodzą i go zabijają, ja nie jestem w stanie zrozumieć, co to ma wspólnego z chrześcijaństwem. Dla mnie to jest nieludzkie, niechrześcijańskie i w żaden sposób nie dające się obronić przy pomocy żadnych argumentów, żadnych. Zresztą mam wrażenie, że trochę przycichli ci zwolennicy kary śmierci w Polsce i może dobrze, bo to jest po prostu niegodne człowieka, niegodne. Poza tym, wiesz, ostatnia rzecz, ja bym chciał traktować świat w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby świat traktował mnie. Jeżeli ja znalazłbym się z jakichś powodów w sytuacji tego człowieka, nie daj Boże, to chciałbym mieć prawo do poprawy. Chciałbym mieć prawo do nadziei, chciałbym mieć prawo do tego, żeby się zmienić na lepsze. Nawet jeżeli tego prawa nie wykorzystam. Dlaczego bym chciał? Bo Bóg tak myśli o relacjach z człowiekiem i ze światem. Gdyby Bóg chciał, to mógłby Hitlera sprzątnąć jednym palcem. Bo to nie ma problemu, jakby Bóg ma taką władzę. Ale tego nie zrobił. Być może dlatego, że do ostatniej chwili miał nadzieję, że ten człowiek się opamięta. I do ostatniej chwili człowiek, dlatego życie ludzkie jest święte. Od poczęcia do naturalnej śmierci mówimy. Nie dlatego, że my mamy taką koncepcję bioetyczną, tylko dlatego, że koncepcja życia w chrześcijaństwie jest najbardziej ekologiczną koncepcją ze wszystkich mi znanych. To znaczy, nikt nie ma prawa się dotykać do twojego życia, ani w momencie, kiedy ono powstaje. Nikt nie ma prawa cię zrobić. I aż do samego momentu twojej śmierci, bo to jest coś, co jest poza kompetencjami jakiegokolwiek innego człowieka. Ty jesteś wolnym, autonomicznym, samodzielnym bytem, do którego nikt nie ma prawa się dotykać. I ty masz prawo przeżyć swoje życie od poczęcia aż do śmierci i wszystkim od tego wara. Wiesz, jest coś tak jak jeszcze patrzę na tych protestantów z tego pasa biblijnego w Stanach Zjednoczonych, tych takich podjaranych tą karą śmierci, którzy, wiesz, tych ludzi, którzy idą do tej komory śmierci i odczuwają ulgę.
mówią, że no, poczuli, że sprawiedliwości stało się zadość. Jest to świat, chyba trudno jest mi sobie wyobrazić świat, którego bardziej nie rozumiem, tak? To znaczy nie potrafię zrozumieć, bo ja rozumiem takiego jakiegoś skurkowańca, który robi zło, ale to jest zło. Pozbawienie życia człowieka jest zawsze złem. Pytanie, jaki ciężar winy, to jest osobna kwestia. Przecież nawet goście, którzy wykonują karę śmierci, dostają specjalny certyfikat, który uwalnia ich od odpowiedzialności za pozbawienie człowieka życia, co zawsze jest karalne. Ten death warrant, to na tym to polega, że oni dostają gwarancję, że nie zostaną ukarani za to, że kogoś zabili. A więc nawet prawo ma świadomość tego, co w tym momencie się dzieje, a mimo to się dzieje. Nie rozumiem tego. Wszystkich, którzy są zwolennikami kary śmierci, zapraszałbym do osobistego wykonywania tej kary i potem byśmy porozmawiali, bo takim prawicowym harcerzykiem, co to tutaj by ustawiał życie i śmierć, to łatwo być, ale zobaczyć, jak człowiek umiera na własne oczy, to jest zupełnie osobna kwestia. Nie wiem, czy byłeś przy śmierci jakiegoś człowieka, czy ja byłem bardzo wiele razy i powiem ci, że to jest na przykład jak ktoś umiera przy mnie, to ja odruchowo wstaję. Nie wiem, skąd to się bierze, ale tak jakby ktoś hymn śpiewał. To jest coś takiego, nie? Że masz wrażenie, że się wtedy odbywa jakieś takie misterium, że dotykasz jakiejś takiej tajemnicy, że jedyną postawą właściwą jest ta postawa szacunku, jaka jest w twojej kulturze przypisana. Na przykład w Afryce taką postawą jest siedzenie. Tam na Ewangelię się siada. Natomiast no, w naszej jest wstanie, więc ja odruchowo wstaję. Nawet jeżeli siedzę i kogoś trzymam za rękę, to w momencie, w którym ktoś odchodzi, już widzę, że gaśnie, to wstaję. I nigdy w życiu nie dotknąłbym się, nigdy w życiu bym się nie dotknął do tej tajemnicy umierania. Nigdy. Ja też nie jestem zwolennikiem. Tak, ja wiem, rozumiem. Pytałem. Mam nadzieję, że pomimo tego, że to pytanie. Nie, niestety muszę przerwać. A to przez niego jest. Proszę państwa, się kończy, jak księża się biorą i zarządzają. Tak, oczywiście tak. Natomiast mam nadzieję, że wyjdą państwo dzisiaj z tego wieczoru z dużą wiedzą i dawką wiedzy do rozwinięcia. Gdyby państwu brakowało tej wiedzy, bardzo proszę, zachęcam i namawiam do kupienia książki Szymona pod tym zacnym tytułem Jak robić dobrze. Oprócz tego, że rzeczywiście odpowiada na to pytanie, jest też napisana świetnie. I to jest naprawdę duży atut, bo nie wystarczy mówić, jak robić dobrze, a napisać to dobrze. Jak mówiłem, część dochodów tej książki idzie od razu na fundację. Koniecznie proszę zabrać ze sobą ulotki, które Szymon ze sobą przywiózł. Bardzo dziękujemy. 2 godziny. Szymon Hołownia. Dziękuję bardzo. Dlaczego tak jest, że ponieważ mówiliśmy tak, że państwo kupią te książki, kupią też miesięcznik w drodze, wezmą ulotki i wrócą na podpisywanie tych książek. Jeszcze Szymon zgodził się, że tu można sweet ciocie zrobić, tak, i podpisać książkę i podpisać kartkę dla mamy albo dla brata. Ale po co podpisać kartkę dla mamy, jak można książkę podpisać? Tak, książkę podstawa, absolutnie. Święta idą, tak. Będą prezenty. Tak, a poza tym mamy terminal, można kartą płacić. Słuchajcie. Dokładnie, tak. Więc to w ogóle rozwiązuje wszystkie problemy. Jesteśmy nowoczesną fundacją. Tak, dlatego to. Nauczyliśmy się od Bieleckiego i od w drodze.